Czy warto studiować i czy studiować u mnie? W ogóle warto studiować, ponieważ prędzej czy później pojawią się bariery blokujące awans, blokujące możliwości podejmowania decyzji, czy tak naprawdę wiedzy. Czy warto studiować u mnie? Myślę, że też warto studiować u mnie, ponieważ paleta działów jest dosyć duża. Mamy energetykę, mamy pedagogikę, mamy administrację, mamy ekonomię 2 stopnie, mamy bezpieczeństwo wewnętrzne 2 stopień. Tak naprawdę myślę, że ważne jest to, żeby te studia odpowiadały na zapotrzebowanie. My zmieniamy co roku w jakimś tam procencie, zgodnym z ustawą, zakres programu. Wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy informatyczne metody sterowania, wprowadzamy drony dla bezpieczeństwa i energetyki. To są rzeczy, które przychodzą od naszych studentów, którzy już pracują w danej branży i widzą te potrzeby. Mówiąc zupełnie szczerze, każdy z nas, myślę, że dzisiaj w dobie koronawirusa widzimy jedno. Wszyscy się znamy na informatyce i na przekazywaniu wiadomości. Gdy przyszło co do czego, to i wykładowcy, i studenci mieli ogromne kłopoty z korzystaniem z Teamsa, czy Zooma, czy z innych platform. Nam się wydaje, a myślę, że takie studia powodują, że to wydawanie, tę granicę wydawania się przesuwamy trochę wyżej. Powiem zupełnie szczerze, w stosunku do tego, co ja 40 lat temu, kiedy zaczynałem studia, robiłem, to studia dzienne były miejscem edukacji takiej dosyć szerokiej. Dzisiaj przesuwa to się w stronę studiów niestacjonarnych, czyli ja pracuję i wiem, czego potrzebuję do uzupełnienia. I w tym momencie to ja jako student, ja jako odbiorca edukacji decyduję o tym, czego oczekuję od uczelni. I to nie zawsze musi być najlepsza uczelnia. Te najlepsze uczelnie na pewno są źródłem kadry dla nauki czy wielkiego rozwoju. Natomiast dla normalnego życia jest potrzebna uczelnia, która przesuwa nasze granice. Kierować się tym, co sprawia nam przyjemność, bo w pracy jest 50%. Ja chciałem być lekarzem, chciałem być archeologiem, chciałem być prawnikiem, a zostałem chemikiem, a potem robiłem ekonomię i administrację. Więc myślę, że życie zawodowe potem decyduje o tym, co chcemy robić. Natomiast młody człowiek musi wiedzieć o jednym. W pracy jest 50% czasu i musi wybrać dobrze. Nawet niech wybiera drugi raz, ale nie wolno zostawać w blokach i czekać na to, co się będzie działo.